Pani Lucyna Rajczkowska, która stoi na czele hospicjum. Proszę powiedzieć, jak w tym roku sobie radzicie? Jak od tego poprzedniego koncertu, sprzed tych 12 miesięcy mniej więcej sytuacja się na dzień dzisiejszy tak, ustabilizowała? Rozumiem. Albo posunęła. Znaczy, myślę, że nie jest to nowością, że się pogorszyła, prawda? Widzimy, co się dzieje. Ile, że tak powiem, zakładów się zamyka. No, nas to też dotknęło. Dotknęło sceny. Nowe energii. Nie ukrywam, że będzie trudny rok. Ale może z Państwa pomocą jakoś damy radę, tyle razy dawaliśmy radę. Myślę, że... Bo hospicjum zależy od ludzi dobrej woli, od tych, którzy mogą się podzielić tym, co mają. Czyli tutaj... Zawsze tak co roku się dzieje. Oczywiście jesteśmy organizacją pożytku publicznego i otrzymujemy od ludzi, przeważnie od rodzin naszych pacjentów, 1% podatku. W tym roku no, można 1,5%. Zostały zmienione, że tak powiem, stawki. Czyli wiosna będzie kluczowa, bo to wtedy będą się ludzie rozliczać i tak, wówczas warto pamiętać o hospicjum. Zima nasza, wiosna wasza, albo odwrotnie. Państwo dzisiaj promujecie te widokówki z KRS-em, prawda? Tak, to jest tak, ważne, tak. Żeby... No ja niestety będę musiała o tym mówić, chociaż nie jest to wdzięczna rola, bo szczerze, że bardzo lubię pracować gorzej z prośbą o pieniądze. Myślę, że to tak jakoś jest, że człowiek... Ale pukajcie, a będzie Wam otworzone. Tak, ma obiekcje, właśnie. Prawda? Bo wiemy, że społeczeństwo nie jest takie bogate wcale. Szczególnie ci, którzy wpłacają ten 1%, to są najczęściej dość małe kwoty. I to nas bardzo cieszy, że jest taki duży oddźwięk. Ja proszę o to, żeby nie zapominać o nas. My staramy się w miarę możliwości nie zapominać naszych pacjentów. Jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich, prawda? Są kolejki. Zresztą wszędzie, we wszystkich hospicjach tak się dzieje. No ale bez Państwa pomocy będzie na pewno gorzej, o ile w ogóle nasze hospicje przetrwa. Który to już rok Pani stoi na czele? Oj, proszę Pana, 33. O, to pięknie, dwie trójki. Aż troszeczkę takie, no, przyznawanie się do takiej daty, prawda? Ale szybko ten czas przeleciał. Dla kobiet to jest, można powiedzieć, takie krępujące. No niemniej tu też jest jakaś rękojma naszej cierpliwości, prawda, pracy, że nie jesteśmy organizacją krzak, także no, można się pochwalić, że 33 lata dajemy radę. Chociaż czasy nie były lepsze. To czego życzyć hospicjum na ten nowy rok? Przede wszystkim stabilizacji finansowej. Ja myślę takiego wsparcia społecznego, jakie było do tej pory, bo jednak pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze. Ja wiemy, że myśmy przecież od 20 lat organizowali naszą pracę na zasadzie prawie całkowitego wolontariatu i to medycznego. Także to jest też nasza gala, można powiedzieć. Bardzo się cieszymy, że to się tak w tym roku jakoś podziało, że jest gala wolontariatu. Mamy też naszych wolontariuszy tutaj pięknych, a, młodych, coraz nie chciała nadzieję. Właśnie. No tak, tak, bo tak, trzeba komuś przekazać w sztafecie. Może wyrośnie wspaniały personel medyczny, a nie medyczny, to jakiś inny. Także myślę, że to jest dobry kierunek. Robimy oprócz tego, że opiekujemy się naszym pacjentem, coś dla młodszych pokoleń, bo oni się mogą przyjrzeć troszeczkę takiej... Dajecie Państwo wzór. ...interesownej, prawda, działalności, bo rzeczywiście tutaj nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za to. Także może ich to cieszy, może jest też i trudne, wymaga czasu, muszą zrezygnować z jakichś tam przyjemności. To daje też satysfakcję, myślę, że daje. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.